Dzień dobry, cześć. Powiem szczerze, nie wiem jak zacząć taki materiał. Myślę, że nie ma jakiegoś takiego dobrego początku na tego typu materiał. Jedną rzecz, którą mogliście zobaczyć, gdy włączyliście ten materiał, to to, że w tym materiale po pierwsze nie ma oceniania, a po drugie nie ma komentowania. Dlatego że stwierdziłem, że ten film to jakby tutaj nie ma czego komentować i nie ma czego oceniać, jest to tylko jakby taka informacja ode mnie. Film, który. Nie wiem, mógłby się pojawić już wcześniej, albo nie wiem, mogłem nieco więcej na ten temat gdzieś tam powiedzieć. Ale tego nie zrobiłem i dzisiaj w sumie chyba jest po raz pierwszy, kiedy będę chciał ujawnić nieco rzeczy, ale znaczy za dużo nie chciałbym tutaj tak wiecie, ujawnić czy coś w tym stylu. Natomiast chciałem opowiedzieć troszeczkę o sobie, o sytuacji, która mnie spotkała, dlatego że gdzieś tutaj dookoła mnie, dookoła mojej historii zaczęło pojawiać się wiele różnych legend, ciekawych plotek itd, i Przez wiele lat w zasadzie odmawiałem sobie i myślę, że odmawiano mi też troszeczkę. Ja sobie odmawiałem ze strachu w zasadzie, żeby jakkolwiek się dzisiaj wypowiadać, aby nie pogorszyć jakąś sytuację, bo nie zrobić czegoś. No i dlatego wylądowałem bardzo często w sytuacji, w której. Na mój temat ludzie mogli sobie mówić różne rzeczy, pisać różne rzeczy, jakbyś tam tworzyć jakieś różnego rodzaju historie, a ja nie miałem jak się w zasadzie przed tym bronić, dlatego że najzwyczajniej świecie się bałem. dziś tutaj wypowiadać, tak jak mówiłem, aby dziś tutaj nie pogorszyć swojej sytuacji. Dzisiaj sytuacja, jakby to, co teraz oglądacie, to jest jakby bardziej taka trochę retros, retrospekcja, aczkolwiek jedno co mogę powiedzieć, to to, że sytuacja została już rozwiązana, jakby sytuacja jest już unormowana, wszystko jest jakby już w porządku. Wszystko już jest dobrze, więc, jakby to, to nie tak, że, że ten jakby od samego początku w zasadzie się zamyślam, że najpierw poukładam sobie wszystko, a później ewentualnie postaram się e, powiedzieć, e, jakby tam jakieś, jakieś szczątkowe informacje można by powiedzieć. Niestety, ale popełniłem taki dosyć duży błąd, że bardzo dużo swoich prywatnych informacji, swoich prywatnych historii i tak udostępniałem na YouTubie, przez co doszło do sytuacji, w której gdy doszło do pewnych rzeczy to, to później ta historia jakby te prywatne informacje te prywatne rzeczy, które, o których opowiadałem na swoich kanałach zaczęły mnie po prostu doganiać i, i tak dalej i tak dalej i myślę, że trochę dużo jest w tym mojej winy, że na samym początku nie wyszedłem, nie powiedziałem jak sytuacja wygląda, dlatego właśnie jeżeli ja nic nie mówiłem, nie było dostępu informacji no to jeżeli ktoś ma jakieś tam tajne informacje z podlady na mój temat i tak dalej i tak dalej, no to, no to to było w zasadzie jedyne informacje, jakie mogliście uzyskać, przez co no niestety ale zaczęło pojawiać się bardzo dużo ludzi, którzy opisywało, tam, co, co gdzieś tam się u mnie dzieje, jak to tam wygląda, jaki to ja nie jestem, i tak dalej i tak dalej. Do dziś dzień mimo, że sytuacja już lata temu została unormowana, no to pojawiają się takie rzeczy, jak na przykład to, że, nie wiem, przychodzę do kogoś domowego na czat, to ludzie gdzieś tam się śmieją, że o, tutaj, o, przyszedł alimenciarz. Jakby ktoś nie wiedział, alimenciarz to jest osoba, która nie płaci alimentów na swoje dziecko, albo że jestem jakimś tam porywaczem dzieci, albo jakieś różne inne tego typu rzeczy, więc myślę, że mm, chciałbym, chciałbym po raz pierwszy wziąć i po prostu yy, zakopać ten temat i powiedzieć, jak to gdzieś tam u mnie wyglądało, yy, więc yy, no cóż. Yy. Chyba lecimy. Pierwszą rzeczą, którą w zasadzie już powinienem od razu zaadresować, nigdy tego nie zrobiłem i do dziś dzień na przykład ludzie się pytają: O, co tam u, u tej, tej osoby? To to, to to, że na samym początku mojego kanału, gdzieś tam, na, może już leciutko w późniejszych etapach, bardzo dużo przewija się moja była partnerka, z którą dzisiaj mamy dziecko, naszą kochaną Asię, którą oboje kochamy. I ona, mówię, robiliśmy jakieś wspólne vlogi, wspólne jakieś filmy, nawet jakieś akcje sponsorowane itd., itd. Żyliśmy razem przez dłuższy czas, natomiast doszło do takiego momentu, w którym się rozstaliśmy. I tutaj nie chciałbym wchodzić absolutnie w jakieś szczegóły, co, jak, dlaczego, nie chciałbym po prostu nikomu robić przykrości i rozgrzebywać się tego tematu, tak jak już mówiłem, jest to już sytuacja gdzieś tam dawno za nami i gdzieś tutaj nie chcielibyśmy jakby gdzieś tam wchodzić, rozgrzebywać starszych, starszych ran, po prostu tak się dzieje, że po prostu ludzie najzwyczajniej w świecie się rozstają. Natomiast dla mnie jako takiego młodego chłopaka, nie ja mówię, że dzisiaj nie jestem młodym chłopakiem, była no, niesamowicie bardzo trudna. Bardzo trudno, że tak to powiem, to zniosłem to, jak to gdzieś tam się wszystko potoczyło. Aczkolwiek w zasadzie zostałem w bardzo trudnej sytuacji postawiony, bo, bo nagle po prostu, wiecie, zostaję gdzieś tutaj sam w jakimś dużym mieszkaniu, i na dodatek jeszcze mieszkałem wtedy w Olsztynie, który nie jest moim rodzinnym miastem jest ponad 400 km od mojego rodzinnego miasta, więc zostałem w zasadzie sam gdzieś tutaj w, w tym mieście. No i na dodatek, tak jak już mówiłem wcześniej, mamy razem dziecko. Co również w przypadku gdzieś to jakichś rozstań bywa problematyczne, jakby nie byliśmy w związku małżeńskim, stąd też jakby pod tym względem. Nie wiem, na szczęście nie, nie było tutaj jakiegoś większego problemu, hmm, aczkolwiek hmm, nawet kiedyś wypuściłem taki film e, w 2017 roku, gdzie mówiłem właśnie co się u mnie dzieje. E, to wtedy ten film mówiłem tam, że dzieją się w moim życiu bardzo złe rzeczy i to tak enigmatycznie w zasadzie dałem znać o właśnie tej konkretnej sytuacji, że, że gdzieś tutaj się po prostu e, rozstaliśmy i nigdy tego w zasadzie, nigdy z moich ust to nie wybrzmiało: Nie, już nie jesteśmy razem z moją byłą partnerką. Hmm, znaczy, być z byłą partnerką, to tak też, wiecie o co chodzi W każdym razie, hmm, do dziś dzień na przykład zdarzają się ludzie, którzy przychodzą do mnie na stream I to jest, powiedziałbym, nie chciałbym tej obwiniać, bo nie, nie robią nic złego Aczkolwiek ludzie po prostu gdzieś tam, kojarząc mnie z, z wcześniejszych lat, a później przez lata nigdy nie pojawia się taka informacja No to pytają, no co tam u tej, u tej, a my już od lat gdzieś tam nie jesteśmy razem Co tworzy taką dyskom, taki, taki bardzo duży dyskomfort Yy, I jest to trochę takie, takie no, z jednej strony denerwujące z drugiej strony jakby, jak tutaj winić człowieka, skoro jakby to ja tutaj nie podjąłem takiej inicjatywy, aby gdzieś tutaj tą, tą sytuację wyjaśnić. W każdym razie ja po prostu się rozstaliśmy. Sytuacja była bardzo dla mnie ciężka, bardzo, bardzo ciężka. A na dodatek, tak jak już wcześniej wspominałem, mamy dziecko. No i w zasadzie na tym tle yy, było sporo problemów. Pierwsza rzecz, yy, czy znaczy tutaj na temat całej tej sytuacji można byłoby książki pisać, jak to wszystko gdzieś tam działa dookoła, jak to u mnie gdzieś tam wyglądało, aczkolwiek tak jak mówię, chcę ominąć jak najwięcej jakichś takich nie wiem, może nawet przykrych szczegółów, aby po prostu nie robić sobie przykrości, nie robić komuś przykrości, bo mówię, jakby tą sprawę już w sądzie udało nam się zamknąć i, i to jakby nie jest, nie otwieram tutaj tego, tego filmu po to, żeby jakąś tam polemikę na ten temat robić, tylko po prostu jakieś takie suche fakty, mniej więcej jak to wyglądało. W każdym razie no to f, f, jeżeli ob, ob Oboje, yy, znaczy rodzice mają dziecko, rozstają się, no to co teraz z dzieckiem, tak? Yy, no i w, jakby początkowo gdzieś tam jakoś się dogadywaliśmy, ostatecznie sprawa trafiła do sądu, po prostu żeby uregulować kontakty. Jest to najzwyklejsza yy, kolej rzeczy, że po prostu składa się o coś takiego, aby mieć po prostu uregulowane kontakty. Tak się po prostu dzieje, to jest, to jest normalna rzecz. Natomiast normalną rzeczą, moim zdaniem, już nie jest to, że niezależnie od tego, co się dzieje, jak się dzieje, jakie są, nie wiem, nawet okoliczności itd., itd., no to niestety, ale w naszym polskim państwie prawa bywa tak, że, chciałbym powiedzieć tak, lekką ręką z 90, jak nie 95% przypadków, gdy sąd ma zadecydować, z kim ma głównie mieszkać dziecko, wybierana jest po prostu mama. I, I tak to jest już w zasadzie od lat, i, i u mnie też w zasadzie wyglądało to w ten sposób, że na samym początku, niezależnie co powiedziałem, niezależnie co było, po prostu y, z góry ja myślę, że to była tylko taka formalność. Przyszedłem, może się trochę łudziłem, y, ale, ale właśnie, y, nasza córka trafia głównie pod opiekę. Mamy, oboje y, mamy y, prawa rodzicielskie, no i po prostu mamy gdzieś tam uregulowane kontakty, co następnie y, realizowaliśmy, jakieś tam wiecie, no, tam coś jakieś Coś nie dogadaliśmy się tak dalej. To takie naprawdę z dzisiejszej perspektywy śmieszne rzeczy, aczkolwiek było to w miarę uregulowane, aczkolwiek nadal dla mnie personalnie była to taka bardzo duża. Porażka, to co gdzieś tam się stało, i, i, i było, mi, było mi wstyd, można by powiedzieć. Tak, w zasadzie, jakby już w tamtych etapach byli ludzie, którzy po prostu niezbyt mile mi życzyli, a teraz w zasadzie była to jak woda na młyn. Więc objąłem taką taktykę, żeby po prostu tym nie mówić, żeby wyciszyć temat. Temat nie istnieje, nie wypowiadać się na ten temat. I ostatecznie z jednej strony zrobiłem dobrze, bo myślę, że ten temat nie niósł się gdzieś tam dalej. Ale wiadomo, pojawiały się pytania: Ej, a gdzie jest Twoja córka, bo przecież przewijała się w Twoich materiach, Ej, a gdzie jest Twoja tam. Tam, tam partnerka, bo ona też się przecież przewijała, no i wiecie, ja nigdy nie odpowiadałem na to, albo jakoś tam kryptycznie omijałem to, ale no ludzie gdzieś tam bardzo mocno się dobijali ostatecznie wytrwałem, można by powiedzieć, w niemówieniu co się gdzieś tam dzieje, jedynie co to tam przekazywa jakieś takie, mówię, enigmatyczne sytuacje i w zasadzie robiłem dobrą minę do złej gry, i gdzieś tam to pokazuje, jak bardzo w internecie możesz wytworzyć, że mimo, że gdzieś tam w tle jest niezbyt ciekawie, no to no to, to, co wy widzicie na ekranie, widzicie uśmiechniętego gościa kurczę, który sobie gdzieś tam gra w gierki i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie problemy zaczęły się w momencie, kiedy tam. Zostało zmienione miejsce zamieszkania córki, i zostało to zrobione, powiedziałbym nagle. Przeprowadziła się do, do innego miasta z mamą, no i wtedy w zasadzie zaczęły się jakieś takie większe problemy, gdzie najzwyczajniej w świecie przez bardzo długi czas miałem problemy z tym, żeby po prostu widywać się z córką. I, i tutaj później. Pojawiła się, że tak to powiem, rozprawa sądowa, żeby jakby to już uregulować, udało się uregulować te kontakty, ale mimo gdzieś tam tych postanowień sądu o tym, że mam taki i taki zakres tu i tu, muszę tutaj być, przyjechać po, po córkę i tak dalej, no to te postanowienie po prostu nie było realizowane i miałem bardzo dużo problemów, żeby po prostu się gdzieś tutaj z córką widywać. Początkowo było to takie, wiecie, raz na jakiś czas gdzieś tam się nie udało zobaczyć, mimo że gdzieś tam przyjeżdżałem, ale później działo się tak, że. Że już później zostałem totalnie pozbawiony e, gdzieś tutaj kontaktów e, i jakby cała ta sytuacja totalnie po prostu e, um, powiedziałbym, znaczy nie, nie chciałem, żeby do tego dopuściło, ale jakby prawda jest taka, że, że mnie dosyć mocno u, ukształtowała. Na zasadzie spotkała mnie wtedy bardzo duża niesprawiedliwość e, i w tą sytuacją nie dało się praktycznie nic zrobić. I po raz pierwszy poczułem się takim człowiekiem. Bez wartości, bez w ogóle żadnej mocy, niczego nie można było zrobić, i, i to wszystko, że tak to powiem, w świetle prawa gdzieś tam. No, no, no te, te problemy były naprawdę ogromne. Mm. I, I trudno się o tym gdzieś tam mówi, ale yy, bywało tak, że, że ja po prostu, żeby móc się widywać z córką, musiałem jeździć, yy, no, śmiało mogę powiedzieć, setki kilometrów yy, yy, i niestety bywało tak, że po prostu całowałem klamkę i, i gdzieś tam musiałem wracać, więc był to czas, stres, nerwy, pieniądze yy, i wszystko gdzieś tam naraz. I wszystko jeszcze działo się w takiej, że, że no, no nie mogłeś nic zrobić. Nie można było nigdzie ani, nie wiem, zadzwonić, no, może zadzwonić na policję, może gdzieś tutaj, może tu składać nic, po prostu nic. Nie, nie, nie dało się gdzieś tam robić, więc, więc to było dosyć trudne. I, I na dodatek, jeszcze, no niestety, jakby taką, powiedziałbym, przykrą konsekwencją tego było to, że, że gdzieś tam było jakieś po prostu napięcie między nami spowodowane, i, i, i myślę, że żadna ze stron, jakby. No, nie, nie, potra nie, nie chciałbym mówić, że nie, no, nie potrafiliśmy się po prostu dziś tutaj e, dogadać. E, natomiast e, jedyne miejsce, gdzie byłem w stanie tak naprawdę dociekać swoich praw, było w sądzie, a, a rozprawy sądowe niestety miały to do siebie, że one się odbywały raz na, może, nie wiem, coś mnie w coś miękko szczypie w gardle <laughs> raz na, na rok, na pół roku. Więc po, po w tych okresach pomiędzy mogło tak naprawdę dziać się tak wiele, że, że później nawet trudno było to wszystko gdzieś tam ogarnąć. W każdym razie były gdzieś tam problemy, i ja o tym w zasadzie nie mówiłem, nie pokazywałem tego. Eee, jakby To jest też powód, dla którego często na przykład nie było streamów, albo nie było materiałów, albo na przykład czasami bywało tak, że gdzieś tam te emocje brały na demą górę, więc nie byłem aż tak, nie wiem, <laughs> radosny eee, i w ogóle taki super hiperaktywny. Chociaż z drugiej strony często też nakładałem taką maskę, dlatego że to YouTubeowanie i to, co gdzieś tam robiłem, było dla mnie taką odskocznią, trochę takim ratunkiem przed tą całą sytuacją, że to był taki jedyny jedyne miejsce, w którym udało mi się. Wytworzyć jakąś taką trochę oazę spokoju. Przy okazji, to gdzieś tam była moja praca i dzięki temu w zasadzie też, że robiłem to co robiłem, byłem w stanie tak naprawdę mieć taki zakres kontaktów, jaki miałem. W każdym razie tam było takich, mówię, parę momentów, gdzie, gdzie to brało na daną górę. Nawet pojawił się kiedyś taki post, gdzie troszeczkę opisałem tą moją sytuację, że, że, że mam problemy, e, jakie mam. Natomiast mówię, no, no tam było różnie. Później, że tak to powiem, też jeszcze zaczęło się dziwnym trafem w konsekwencji tego całego konfliktu. No jakby tak to niestety się mówi, że to jest konflikt, nie chciałbym tego nawet tak nazywać. To zaczęły pojawiać się różne informacje na mój temat w internecie i do dziś dzień domyślam się, kto może gdzieś tam takie gdzieś tam informacje zamiesz zamieszczać. Nie chcę jakby pokazywać gdzieś tam palcem, aczkolwiek no, różne informacje, to co mówiłem wcześniej, że na przykład nie płacę alimentów, gdzie nigdy takiej sytuacji nie było, bo, bo alimenty płaciłem zawsze, zresztą nie płacenie alimentów to jest temat też również rzeka, gdzie można byłoby pisać książki na ten temat, wypowiadałem się parę razy na streamach, ale... Ale po prostu to, to troszeczkę groteskowo wyglądało, że niejednokrotnie miałem problem, żeby zobaczyć się z dzieckiem, ale alimenty były, że tak to powiem, o tak ściągane po prostu i, 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 i tutaj sąd działał bardzo szybko, w zasadzie odgórnie od razu, a, a w tych innych rzeczach było bardzo dużo opieszałość. I to gdzieś tam się ciągnęło latami. W każdym razie do dziś dzień ludzie po prostu przychodzą i mi dopiekają, że sytuacja wygląda jak wygląda: znaczy, że, że gdzieś tam o, że tam płacę alimenty, nie płacę alimentów, coś tam, więc sobie gdzieś tam śmieszkują. Dzisiaj po mnie to troszeczkę spływa, dlatego że może usłyszycie nieco, nieco później, jak to gdzieś tam wyglądało za chwilę albo gdzieś tam o jakieś porwaniu dziecka, rzeczy, które gdzieś tam były oskarżane o różne jakieś niesamowite rzeczy i część z tych rzeczy w zasadzie była również poruszana w sądzie i została rozwiązana ostatecznie i jakby niczego, nigdy takiego czegoś nie było, ale, ale ludzie sobie gdzieś tam gadają i, i no, co, co mogłeś zrobić? Ja, ja jeszcze dodatkowo mogłem tylko na to patrzeć i nic nie robić, bo bałem się, że jak się wypowiem na ten temat, to później na przykład trafi to ym, y, gdzieś tam dalej i y, y, y będzie z tego jeszcze większy problem albo będzie się to babrać. Wolałem po prostu tego nie ruszać, przeczekać, nawet wziąć to po prostu na klatę. W każdym razie, ostatecznie, ym, no, mimo tych jakichś większych problemów, parę lat minęło, i, I gdzieś tam w sądzie ja cały czas dociekałem po prostu swoich praw, dociekałem tego, jak to gdzieś tam wyglądało. I ja głosiłem bardzo prostą rzecz, której się nie wstydzę, I, i mówiłem to praktycznie chyba na każdej rozprawie sądowej, że ja chcę, aby mm, nasze dziecko po prostu miało mamę i tatę. I to było w zasadzie proste, to był jakby moja baza, zawsze, gdy cokolwiek się działo, zawsze to była moja baza, i na tym mi najbardziej zależało. Więc. Yy... Później pojawiły się oczywiście standardowe jakieś takie procedury, to mówię, to się wszystko ciągnęło latami, to jakieś sprawy, tu coś, no to aż nie dość, że pieniądze, to jeszcze siedzenie godzinami nad tym, tym wszystkim, co, co ktoś napisał, kto coś tam zrobił, co tutaj trzeba odpowiedzieć, tu trzeba znaleźć, tu trzeba rozkopywać jakąś tam przeszłość. Niesamowicie to, to mentalnie wjeżdża w człowieka. I, i to troszeczkę mnie ukształtowało. Nie mówię, że jakoś ześwirowałem, absolutnie nic takiego. Bardziej chodzi o to, że to było po prostu ciężkie. To jest po prostu ciężkie, zwłaszcza jeżeli jeszcze robi, robiłem to, co robimy, i robię to, co robię, że po prostu no niestety przed kamerą trzeba przyjść, uśmiechnąć się i, i gdzieś tam dalej funkcjonować i działać, e, gdzie w Tobie po prostu wszystko tak po prostu lata i, i, i jeszcze czujesz tą taką głęboką niesprawiedliwość, e, jeszcze godzinami musisz lęczeć nad tym wszystkim, nad nagraniami, nad tym. No, nikomu absolutnie tego nie życzę. W każdym razie konkluzja tej, tej sytuacji wygląda w ten sposób, że po latach e, później pojawiły się jakieś tam, mówię, te procedury, tam trzeba było z jakimiś tam biegłymi się spotkać, tutaj coś tam, coś tam i ostatecznie e, już teraz to mówię z perspektywy czasu, ale już no, coś koło dwóch lat temu, e, czas zapieprza totalnie, ale ostatecznie e, zapadła decyzja. O tym, aby zmienić miejsce zamieszkania, aby córka mieszkała ze mną. I do dziś dzień, od tych mniej więcej dwóch lat, córka mieszka u mnie, mieszka ze mną i sytuacja się już totalnie myślę, że, że unormowała. E, powiedziałbym dużo było takich jeszcze za zakulisowych rzeczy, o których nawet nie będę opowiadał, ale, ale udało mi się, że się trochę odkręcić tą sytuację. I, I wiem, że oczywiście nie każdy jest z tego wyniku zadowolony, i, i wiem, że no niestety jest jak jest. Chciałbym, żeby było po prostu turbo idealnie, ale żyjemy jak żyjemy. Udało nam się po prostu to, to wszystko um, ogarnąć, i w takim dużym skrócie, e, jakby po raz pierwszy, odkąd tamta decyzja, że tak to powiem, zapadła. Nasza córka po prostu wie, że ma oboje rodziców, wie, że ma dwie rodziny, kocha obie rodziny i jest wszystko w porządku. I jakby chciałem powiedzieć, że, że to jest taka rzecz, którą już mógłbym nawet dwa lata temu powiedzieć, ale, ale jakoś to gdzieś tam trzymałem, więc to jest gdzieś tutaj w kwestii tego taka gdzieś tam decyzja zapadła, więc yy, mówię to po prostu po to, yy, bo mówię, są ludzie, którzy dalej twierdzą, że na przykład jestem złym rodzicem, albo, albo w ogóle jakieś gdzieś niesamowite jakieś tam rzeczy yy, na mój temat są, że ja się nie opiekuję dzieckiem, że ja tutaj to, tutaj nie płacę i coś tam, więc, yy, więc kwestie tych alimentów to, to, to dzisiaj to w zasadzie jest odwrócone w ogóle w drugą stronę yy, i to nie jest żadna ujma tak swoją drogą, ani nic takiego, po prostu zostały popełnione makabryczne błędy i, I stało się jak się stało. I jest to tutaj w tej historii nie ma wygranych. Tutaj nikt nie wygrał, tutaj wszyscy po prostu przegraliśmy. Natomiast musimy się odnaleźć w, jakiś, w, tej re, w tych realiach, jakie są. Natomiast dzisiaj, tak jak już mówiłem na samym początku, wszystko udało się unormować i wszystko działa jak, jak powinno, jak jest. I, i, I mówię, no nie jest idealnie, ale nigdy nie będzie idealnie. I, ale udało się, że tak to powiem, ustabilizować tą sytuację na tyle, że, że myślę, że. Można powiedzieć, że, że, że jesteśmy zadowoleni, tak. Więc to w kwestii tego, jak ta gdzieś tam sytuacja wyglądała, więc troszkę o takich, można by powiedzieć, porażkach i wygranych, nie wiem, mogę to nawet powiedzieć, jest, jest du dużo, o, o czym mogłem powiedzieć. W międzyczasie również chciałem powiedzieć, że jakby tu trochę zmieniając ten ton z takiego złego i, i, i tego tragicznego, i to, co gdzieś tam się złego działo, to w międzyczasie przy okazji tych wszystkich gdzieś tam rozpraw, tego, co gdzieś tam się stało, kiedy zostałem sam, to spotkałem pewną osobkę. I historia nasza się potoczyła w ten sposób, że staliśmy się parą. Chodzi o moją dzisiaj żonę, Monikę. Poznałem ją w zasadzie gdzieś w trakcie tych wszystkich konfliktów i nasza historia też tam była dosyć, dosyć ciekawa, ale ostatecznie gdzieś tam skończyliśmy razem jako takie dwa, dwa ciapki, które gdzieś tam były poturbowane przez życie, można by powiedzieć. W każdym razie jesteśmy już ze sobą od lat. I, i też jakoś tak nie pokazywałem za bardzo się z Moniką na kanale, chociaż była, że zabrałem ją na randkę i gdzieś tam na streamach i tak dalej, i tak dalej, ale nigdy to już nie było w takim samym wymiarze, jak to było z moją byłą partnerką, przez co jakby do dziś dzień są osoby, które dalej myślą, że jestem tamtą moją byłą partnerką, yy, dlatego, że po prostu moja żona yy, nie pojawia się tak często, ale podjęliśmy po prostu taką decyzję yy, i jakoś tak po prostu to prowadziliśmy dalej yy, i po prostu chciałem powiedzieć, że, że tak, że, że mam żonę wzięliśmy ślub w tym roku i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwym. Przy okazji jeszcze niedawno urodził się nam syn, syn Witek też o tym na kanale na YouTube nie mówiłem w zasadzie, ale zostałem ojcem po raz drugi, tym razem synek Witek. Synek już to jest w ogóle też niesamowite, ale ma już miesiąc czasu, więc, więc już rośnie po prostu totalnie jak na drożdżach, więc dla kontrastu właśnie, że miałem lata bardzo takie trudne, bardzo, bardzo trudne. No to teraz nastąpiły takie lata trochę dobre. Powiedziałbym, jakby, o, jakby konsekwencją tych wszystkich tego, co gdzieś tam się działo w moim życiu jest to, że, że mam problem z no, nie wiem, powiedziałbym, że doświadczaniem miłych rzeczy, ale chodzi o to, że, że ten strach, który miałem w sobie już zniknął. Myślę, że ten strach trochę się gdzieś tam już, już zniknął, ale pozostał niepokój. I do dziś dzień mam tak, że troszeczkę miejscami odmawiam sobie. Gdzieś tam tych takich momentów szczęśliwych, albo trochę się tego boję, bo wiem, że zaraz po tym może nastąpić coś złego, albo przez to, że dzieje się u mnie dużo dobrego, no to ktoś gdzieś coś tam postanowi, żeby zrobić mi coś złego i tak dalej, nie? Takie, nie chcę powiedzieć, że to jakaś paranoja, tylko po prostu jest taki, istnieje taki niepokój we mnie, dlatego po prostu między innymi ten materiał się nie pojawił, bo... Bo nawet nagrywając dzisiaj, zaczynając, wciskałem guzik, to po prostu miałem taki strach, że po prostu za chwilę coś tam gdzieś się stanie. Mówię, są ludzie, którzy naprawdę niesamowicie bardzo źle mi życzą i nie dość, że opowiadają na mój temat te rzeczy, o których wcześniej mówiłem, to jeszcze gdzieś tutaj za kulisami, też tego nigdy nie mówiłem, ale są osoby, które piszą na przykład do moich sponsorów wypisując, jakim to ja nie jestem osobą tragiczną, albo tworzą jakiś tam mój wizerunek fałszywy po to, żeby mi gdzieś tam zaszkodzić no i musiałem też się gdzieś tam nastresować bardzo dużo. Są osoby, które po prostu bardzo mi źle życzą i myślę, że może być to po części spowodowane właśnie tą sytuacją, która mnie spotkała albo w zasadzie, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie takie rzeczy gdzieś tam e, się są, więc e, nie wiem, jeżeli te osoby oglądają, to, to cóż, jakby psy szczekałem, a karawana jedzie dalej, więc e, ja bym powiedział, że nawet z tych rzeczy wynikło bardzo dużo dobrego, bo udało mi się troszeczkę bardziej ustabilizować swoją sytuację dzięki temu. E, po prostu zostały obnażone <laughs> moje słabe punkty, dzięki czemu byłem w stanie je wzmocnić. O, tak, tak bym to ujął. Oprócz tego, że wziąłem ślub z moją kochaną żoną i, i urodził mi się synek, i teraz jakby córka już od długiego czasu mieszka ze mną, i ta sytuacja jest już naprawdę opanowana, to jeszcze udało nam się kupić mieszkanie, więc to co tu widzicie, to już jest jakby moje mieszkanie, spełniłem gdzieś tam swoje takie jakieś marzenie. I, i już mieszkamy gdzieś tutaj na swoim jest to pierwsze takie moje, moje mieszkanie, które jakby sam zapracowałem sobie, żeby po prostu ogarnąć je I, i, i się udało więc, więc dużo dobrego się gdzieś tam dzieje, a jeżeli będzie się działo coś złego, no to trudno jakby do dziś dzień żyję i, i myślę, że jeszcze będę żył dalej, jak mi się przynajmniej wydaje więc tak trochę tutaj kontrastu, trochę radości w tym wszystkim mm. Nie wiem co chciałem jeszcze powiedzieć. W zasadzie to, to chyba tyle. Może, może o czymś zapomniałem. Nie wiem, ale to, to nie, nie jest łatwy materiał do zrealizowania. W każdym razie rzeczywiście jestem w stanie powiedzieć, że jest już dobrze. Jest ok, I, i oby tak było dalej. I tego w zasadzie życzę Wam. Życzę Wam, żebyście nie. To może już tak nawet trochę na święta, ale żebyście nigdy nie mieli tego typu kłopotów. A nawet jeśli macie takie kłopoty, to żebyście się po prostu nie poddawali i po prostu działali dalej. I, i starali się po prostu myśleć, nie wiem, dobrze, mimo że, że jest źle, bo, bo no, ja również nie miałem wiele powodów do tego, do uśmiechu, a jednak trzeba było gdzieś tam iść dalej. I mówię, różne są sytuacje i tak dalej, i tak dalej, i miałem takie momenty bardzo takiej <laughs> załamki, gdzieś tam siedząc samemu, ale, ale jakoś to przetrwałem, że tak to powiem. Przetrwałem na zasadzie takiej, wiecie, żeby się, trzeba było się zebrać po prostu, wstać i zacząć kurde robić i, i, i między innymi dlatego taka później gdzieś tam na moim, na moim kanale aktywność wyglądała w ten sposób, że właściwie dużo się działo, a później mało się działo, później dużo się działo, bo to było tak, że, że robię, 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 a później mi po prostu dopadało całe to życie, to wszystko i, i musiałem sobie zrobić trochę przerwy, bo nie dość, że w internecie też gdzieś tam jakieś stresy się pojawiały, to... Dlatego moja działalność w zasadzie od, od bardzo dawna jest takie: robię, robię, robię i spada, robię, robię, robię spada. I to jest, można gdzieś tam zobaczyć te momenty, w których miałem gdzieś tam jakieś kłopoty. A dzisiaj już, jest już po prostu dobrze i, i na tym chciałem zakończyć materiał. Tym materiałem nie chciałem nikomu robić przykrości, nikomu nie chciałem e, robić nazłość. Ten materiał w zasadzie jest tylko po to, aby w końcu po prostu wybrzmiało to z moich ust. Jak moja sytuacja wygląda, aby po prostu te plotki i te, te rzeczy, które gdzieś tam na mój temacie pojawiają, żeby po raz yy, ostatni po prostu wziąć, zakopać to, przyklepać padnem i już po prostu tego nie ruszać. Bo, bo wiele osób nie wiedziało, jak wyglądała u mnie sytuacja, pieprzyło głupoty i nie wiem, czemu to robiło. Możliwe, że po prostu chcieli mi zrobić źle, więc tak jak mówię, już jest wszystko dobrze i, i nie chciałbym, żeby, żeby, żeby gdzieś tutaj się pogorszyło. W każdym razie, dzięki wielkiem za oglądanie. E, mam nadzieję, że się zobaczymy na jakichś kolejnych Streamach czy materiałach. Zapraszam bardzo serdecznie. E, I to tyle. Jakby tym filmem chciałem zamknąć rozdział tej całej historii złej, i już bym nie chciał nigdy do tego wracać. E, od razu mówię, że niepotrzebne mi są tak naprawdę te jakieś poklepywanka po pleckach, jakieś takie rzeczy, tylko e, uśmiech i jedziemy dalej, moi drodzy. E, I tyle, więc e, mówię. Mam nadzieję, że, że tym razem udało mi się wyjaśnić i zrobić to, co może już powinienem zrobić lata temu albo dawno temu, więc yy, myślę, że chyba wszystko zamknęliśmy. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Nie wiem, gdzie jest wyłącznik.